Po raz 19 w Zespole Szkół Ekonomicznych odbyły się Mistrzostwa Pierwszej Pomocy organizowane przez Polski Czerwony Krzyż. Zmagania uczniów szkół ponadgimnazjalnych pokazały, że coraz lepiej radzą sobie z jej udzielaniem. Ale ratownicy medyczni podkreślają, że jako kraj w tej kwestii wciąż jesteśmy w tyle. Przepraszam bardzo, co tu się stało? Doszło do bijatyki z nożem w ręku. Tutaj dwie ofiary i ten pan dostał tutaj w nos, jak widać, poleciała mu krew, ale jest wszystko w porządku. Jak radzą sobie uczniowie? Jak na razie, jeżeli to jest na takim poziomie szkolnym, jest bardzo dobrze. Jeżeli każdy w naszym społeczeństwie umiałby jakoś tak zaradzić, jeżeli jak ta młodzież, to na pewno byłaby lepsza skuteczność. Tu mamy scenkę pokazową dwóch poszkodowanych w samochodzie. Jeden ma zawał serca, to jest kierowca. A drugi po prostu uderzył głową, ma obtarcie głowy. Jak w tej sytuacji należy pomóc? Należy szybko i bezbłędnie przeprowadzić taką akcję, czyli zadzwonić po służby medyczne i zająć się poszkodowanymi, tak samo wyciągnąć trójkąt i inne rzeczy. To musi przebiegać błyskawicznie, szybko i sprawnie. Trudne jest to udzielanie tej pierwszej pomocy? Szczerze mówiąc tak, bo jest stres, jest taki strach, żeby nie zrobić jakiejś większej krzywdy. Jurek Osiak kiedyś powiedział w Norwegii, że tam u nich, w Norwegii, wszyscy umieją udzielać pierwszej pomocy. Natomiast u nas w kraju nie jest to tak do końca tak, jakby się chciało. Na pewno młodzież idzie w tym kierunku, że na pewno młodzież więcej umie udzielić pierwszej pomocy i robi to chętniej i zna wartość życia ludzkiego. Natomiast u nas dorosłych często niestety możemy powiedzieć, że my zapominamy, że ta najbliższa osoba, która potrzebuje, że to nie jest człowiekiem. Zapominamy, że to jest człowiek. Najważniejsze, sprawdzamy drożność dróg oddechowych. Jeśli ma jakąś gumę, dropsa, cokolwiek, musimy to wyjąć. Bo zaraz potem udrażniamy drogi, czyli odchylamy głowę do tyłu. Gdyby cokolwiek miał w jamie ustnej, wpadnie mu to niżej, zadławi się. Gdy już mamy odchyloną głowę, przystępujemy, zatykamy nos, żeby powietrze nie ulatywało. I w częstotliwości 2 wdechy, 30 uciśnień, przystępujemy do resuscytacji. Światowa statystyka podaje, że gdybyśmy szczególnie w wypadkach samochodowych udrożnili tylko drogi oddechowe, to 70% ludzi by przeżyło wypadki samochodowe. Jak się nauczyć tej pierwszej pomocy? Przede wszystkim no, młodzież to ma tą szansę w szkole. Polski Czerwony Krzyż, który reprezentuje, tu jest pani dyrektor, prowadzi szereg kursów, szereg szkoleń. Młodzież ze mną na przykład uczestniczy w prelekcjach w różnych szkołach podstawowych, przedszkolach, żłobkach, gdzie się tylko da. Warto się tego nauczyć, ale kiedy już ma się z tym jakiś kontakt, ćwiczy się to nie jest to takie trudne, a przecież takie ważne, prawda?